W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie mam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna, jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Życzę wam takiej wiary, jaką miała Maryja. Ona w pełni zaufała Bogu i wypełniała każdego dnia Jego wolę w swoim życiu. Niech Bóg oświeca wam drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i uśmiechem. Wesołych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia życzy Lucja. Radosnych świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślnego Nowego Roku, a także wielu miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wam dużo zdrowia, radości, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. I niech Boże Dziecię błogosławi wam w przyszłym Nowym Roku. Mam nadzieję, że święta będą spędzone w gronie rodzinnym. Szanowni seniorzy, wiersz pod tytułem Jest taka noc dedykuję dla was. Jest taka noc, wieczorną gwiazdą zaznaczona i z siankiem pod białym obrusem i potrawami dwunastoma. Jest taka noc, mocą miłości jednocząca, małym opłatkiem silniejsza od rąk splecionych tysiące. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wam wszystkim wesołych świąt, to też zdrowia, szczęścia, radości, odwiedzin rodziny oraz bliskich, miłych zdarzeń w tym oraz w następnym roku i przemiłych dni. Życzę Zuzia. Na waszych twarzach był uśmiech. Wesołych świąt! Chciałabym życzyć wszystkiego, co najlepsze w te święta Bożego Narodzenia.
czyli dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa. A teraz zagram pastorałkę Jam jest Dudka. W ten świąteczny czas niechaj miłość będzie w nas, pokój w oku niech panuje, a nad złem dobro króluje. Wesołych świąt Bożego Narodzenia! Chciałabym Wam życzyć radosnych i pełnych szczęścia świąt Bożego Narodzenia. Bo święta to nie tylko tradycja, to miłość, nielimitowana edycja. Tą wspaniałą atmosferę kocham i tej miłości do serc chciałabym Wam dodać. Drodzy seniorzy, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałabym Wam życzyć wesołych, spokojnych i radosnych świąt, by były one pełne wiary, nadziei i miłości oraz samych szczęśliwych chwil w nadchodzącym 2021 roku. Wesołych świąt! Dzień dobry i dobry wieczór. Chciałabym dzisiaj życzyć wszystkim Państwu wesołych i ciepłych świąt, aby z Waszych twarzy nigdy nie schodził szeroki uśmiech i abyście zarażali swoim optymizmem innych ludzi. Tegoroczne święta będą dla wszystkich utrudnione przez pandemię, lecz nie zmienia to faktu, że każde święta zawsze są pełne miłości i szczęścia. Mam nadzieję, że za niedługi czas się zobaczymy. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia, dobrego opłatka, szczęścia i smacznej Wigilii życzę Hania. Święta to przede wszystkim czas bliskości. Pandemia ogranicza nam możliwość spotkań, ale bliskość wraz z tęsknotą za drugim człowiekiem pozostaje w sercu. Oprócz życzeń zdrowia chcę, abyście wiedzieli, że jesteście ważni. Dziękuję Wam za pamięć wszystkiego, co było, spokój, mądrość, umiejętność słuchania, czułość, doświadczenie, pomoc, smak potraw, łzy wzruszenia podczas życzeń świątecznych, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Na koniec wiersza tego chcę życzyć wszystkiego dobrego. Natalia. Szanowni seniorzy, życzę Wam dużo radości i miłości z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam także, abyście byli zdrowi i weseli. Zdzisław Kunstman, w Dzień Bożego Narodzenia. Wszystko jest jak przed rokiem. Na szybach srebrne kwiaty, ten sam obraz w ramach okien, świat biały i płatek. Będzie Wigilia, uśmiechają się ludzie, do świątecznej zasiądą wieczerzy, błogosławiony grudzień, człowiek leży, tuż pobierze. Pomyśl, na cudzej ziemi, wśród ród obcych, tacy jak ty młodzi chłopcy i małe dziewczęta zaśpiewają tę samą kolędę. Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu. I nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swojego domu. Wyjdź o ręki biały płatek, choćbyś nawet nie miał z kim go dzielić. I życz szczęścia całym światu, niech się wszystkie serca rozpasają. Drodzy seniorzy, na ten rok życzę Wam zdrowia, szczęścia i wszystkiego, czego potrzebujecie.